Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy w spanko oczywiście, bo jest ciemno bardzo i myślę, że w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jakie mamy zadania w dzienniku, jak to ogólnie tutaj wygląda. Spróbujemy parę problemów rozwiązać oczywiście, jeżeli o to chodzi. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Także szybkie zerknięcie na dziennik. Złoto piratów na razie nie. Katakumby. Wolałabym tego nie robić, ponieważ nie mamy jeszcze ostatniego klucza i zdobędziemy go dopiero później w jakimś jednym z zadań. Więc na razie nie. To jest połączone z opuszczonym domem, więc też to zostawimy. Zbiegli niewolnicy. To jest zadanie, które mamy do zrobienia. Łowcy głów w Amarnie. Gdzieś w górach się ukrywa. Okej. Okay. Audiencja, muszę się tak tararam. Wyzwolenie Amarny, to na razie w ogóle nie myślimy o tym. Towary z Isztar. Moglibyśmy spróbować się dostać tam w okolice Przełęczy, zobaczyć co tam w ogóle jest. Poszukiwania skarbu koło Aszdod. W górach koło miasta Aszdod, ok. Dzicy lokatorzy, to jest właśnie to zadanie, które bym chciała tutaj zrobić. No i niestety nie pamiętam, gdzie ta chałupa jest. Gdzie oni tak palą, ale ona powinna być gdzieś tutaj niedaleko. I to powinny być trzy osoby w chacie. Zastanawiam się, czy to nie jest tutaj. Halo, dzień dobry? Nie, tu jest ta kaplica, gdzie się modlą, ale tutaj gdzieś było takie pomieszczenie. Takie mieszkanko tutaj. Nie, tu jest elitarne. Tutaj też nie. Leo się tak na mnie trochę dziwnie patrzył. Tu jest taras. Wygląda, że nasz rzeźnik wybiera sobie następną kozę, której utnie głowę. Nieważne, może co. Dobra, tutaj nie było tego domu. To było w innym. No, Jezu, to jest ślepy zaułek. Dlaczego? Niedobrze. Tu gdzieś była ta chałupa, do cholery jasnej, no, jak zwykle. Będziemy się teraz gubić po całym tym mieście, bo Tori 152 zapomniała. Tutaj coś było, nie było tutaj. To nie było tutaj? Przypadkiem, w tym miejscu? Ano było. Dzień dobry. Przysłał mnie właściciel gospody. Tak. I czego on chce? Musicie opuścić lokal. Czyżby? A co będzie, jeśli tego nie zrobimy? Wtedy będę zmuszony pogadać z wami w inny sposób. I co? Mamy się ciebie bać? No dobrze. Ktoś zaraz dostanie po mordzie. No to chodź, draniu. Odłóż broń! No, halo. Dobra, bo ja sobie tutaj pokorzystam, kurde, pokradnę te tytonie. Dawaj to, chłopie, wszystko z siebie. Zabieram to. Te tytonie się potem przydadzą do zadania. Moja głowa, tak, no jasne. Jak to będzie negatywnie nastawiony, to weźmiemy ten. Cholera, moje kości. A teraz ty i twoi kolesie wynoście się stąd. I to natychmiast. Dobrze. Już wychodzimy. Mam nadzieję. No i dobra, i teraz wszystko się zgadza. Wiecie co, bo ja bym rzuciła niepamięć na tych typów, bo ja się boję, że oni będą tutaj nie na Joachima, no ale dobra. Okej. Chyba bez problemu, bo Teo się chyba nie sapie, nie. Okej, no to idziemy w takim razie powiedzieć, że tutaj sprawa jest ogarnięta. Ładnie, pięknie, nie tutaj. Idziemy tylko tu. Wircik, no już nie będziesz miał problemów. Twoi goście opuścili pokój. To prawda. Jak ci się to udało? To zostanie moją małą tajemnicą. Dobra. Nie chcę wiedzieć. Najważniejsze, że ich już nie ma. Dziękuję za pomoc. Oto twoja nagroda. No i dobra, pięknie. Przejrzyjmy dziennik dalej. Tutaj już nic z tych zadań na razie zrobić nie możemy.
Jeszcze kwestia niewolników jest do zrobienia, tylko że trzeba wypatrzyć moment, kiedy z domu Tartarona wychodzi ta cała Tamara, nie? Więc to nie będzie najprostsza rzecz do zrobienia. Znaczy się Tartarona, Torresa oczywiście. Co do Bahala jeszcze możemy zapytać. Co do Bahala, to uporałem się z jego problemami. Dobrze. Więc można uważać, że sprawa została załatwiona. Masz może dla mnie jakąś pracę? Pozwól mi pomyśleć. Wykazałeś już, że jesteś osobą godną zaufania. Czy mógłbyś się czegoś dla mnie dowiedzieć? O czym chcesz się dowiedzieć? Już od jakiegoś czasu, do pustynnych rozbójników, ktoś wysyła skrzynie z towarami, w tym także z bronią. Przywódca przemytników na pewno znajduje się tu, w mieście. Chcę, abyś go odnalazł. Tylko nie zabijaj. Sam zdecyduję, co z nim zrobić. Czy masz jakieś podejrzenia? Nie, ale zwróć uwagę na Branko. Nie mam pewności, czy można mu ufać. Już od kilku tygodni tkwi w mieście i nie wiadomo z jakiego powodu. Może jest w jakiś sposób zamieszany w przemyt. Ogólnie, to nie ufam mu. Dobra, Branko, tak? No to Branko, on sobie tutaj najczęściej gdzieś chodzi po okolicy. Najczęściej jest tutaj. Przynajmniej raz go tutaj widziałam. No ale tym razem w sumie ciężko powiedzieć, gdzie on przebywa, także może się tym za bardzo nie zajmujmy na razie. Tutaj w ogóle pulpit jest do przeczytania. Nie potrafię tego przeczytać. Okej, okay, no to fajnie. Dobrze, no to myślę, że wiecie co, ruszymy sobie. Już nie mam takiej fobii przed golemami ognistymi, także możemy się poprzechadzać trochę po okolicy. Tutaj było to przejście. Chyba dobrze idziemy tędy. Zaraz zresztą zmienimy sobie broń. Bo właśnie to było tutaj zejście. I tutaj było do przełęczy. Tu się lwica zrespiła, co jest? Halo? Jak tu się w ogóle lwy zrespiły? No przecież nie było ich tu. Interim Sting. Jestem ciekawa, jak działa to zatrucie, bo jak na razie widzę, że ono nie działa za bardzo. Chyba, że zatrucie nam po prostu podbija obrażenia o dychę. Myślę, że chyba jednak z tego Elbastardo wrócimy do tej naszej broni tutaj, bo ma troszkę krótszy zasięg, ale wydaje mi się, że obrażenia są większe. Ale nie wiem. Tak, do Amarny i do Isztar, no to tędy. Tutaj żeśmy biegali po tej stronie, to było od cholery tych dziadostw ognistych golemów, które mimo wszystko, no dalej. One po prostu mają zrąbane, nie wiem, czy to są hitboxy, maybe? Nie, no nie. Po prostu mają taki dziwny zasięg, że jak one na nas właśnie tak biegną, no to już lepiej jest, wiecie, jak go lepiej jest wyczekać, aż oni nas centralnie zaatakują, bo potem się jakieś cyrki po prostu dzieją. Nie wiem, od czego to kompletnie zależy. Z innymi golemami tak nie ma. No właśnie, o tym mówię, nie? Lepiej jest zaczekać, aż on ten cios wyprowadzi, tylko że on tak czasami z tymi ciosami to jest różnie. Co jest nie tak? Pantera nagle tu się zrespiła. Przecież tutaj nie było takich potworów w ogóle. Nie przypominam sobie przynajmniej. O tym mówię, dlaczego te golemy robią coś takiego w ogóle? To jest bardzo dziwne. Tutaj w ogóle mogę wejść. Jak tu jest więcej ognistych golemów, to trochę się wkurzę. Bo jednak one są bardzo upierdliwe. I kurczę, ciężko jest tak naprawdę, tak jakby trzeba być cios przed nimi trochę, nie? Mam takie wrażenie. Ojej. Spadłam.
Czy ja tu nie byłam w ogóle w tym miejscu? Co jest? Czy ono jest bardzo podobne do poprzedniego? Dziwnie bardzo. Plusem jest to, że mamy dużo siły, więc na przykład w przypadku na takie lwice ja nie muszę tej broni zmieniać. Tutaj coś było, pewnie golem. Nie, na szczęście lwica. Tam jest kolejny golem na górze. Ale to zaraz zweryfikujemy, jak to faktycznie działa. Nie no, dziwne bardzo miejsce w ogóle. Dziwnie to prosperuje. O, jest lew. Ostatnio marudziłam, że są tylko lwice. No to już wiemy, że nie tylko. Okej, ja teraz zrobiłam jedno wielkie kółeczko w sumie. Tu jest golem. Jakby tak spadł tu mi na głowę, to bym się ucieszyła w tym wypadku. Spadniesz? No z kuszy będzie mi go ciężko. O, tam są rzeczy normalnie. Ciekawe, jak tam wejść. Nie, no dramat. Okej, myślałam, że mi spadł, ale nie spadł niestety. Jak tam na górę do niego się dostać? Może nie wiem, przeskoczyć? Kurde, znowu spadłam. Ajajaj, no przecież tam się da wejść. Tragedia. Siema. Jeszcze raz. Tylko teraz uwaga tutaj na zakręcie, nie? Tutaj, o właśnie. I tutaj pewnie uda nam się do niego przeskoczyć na drugą stronę, tak jakby. Tam jest eliksir do tego, do many, bo już widać. Wow, ale mi ścięło. No i tak jak mówię, trzeba być cios przed nim, żeby nam to ładnie wyszło. Błyskawica, tutaj eliksiry, od razu wypijamy. O Jezus, gdzie ja poleciałam znowu przez ten ekwipunek? Gdzie jest ta potka? Tu jest, dobra. No to co, chyba F10, nie? I lecimy dalej. Tutaj na dół trzeba zejść z powrotem, ale zerkniemy, czy czegoś nie ominęłam po tej stronie. Chyba nie. Tutaj było to wejście. No i beauty, możemy iść dalej. Zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi wszystko. No nie powiem, pustynia jest bardzo duża. Dużo z was to zauważyło, bo naprawdę ciężko tego nie zauważyć. Są szczury. Tak wiem, ja biję wszystko teraz o obłówki, no ale jest bardzo duża szansa, że tu będzie kolejny golem gdzieś za chwilę. Więc zmienianie 1000 razy broni nie jest fajne. Ale chyba jednak zmienimy na czarny miecz, bo mamy nawet ogniste jaszczury już. Dobrze, ładnie. Poletko i kolejna taka, wiecie, wysepka, gdzie możemy sobie wejść. Tam są jakieś ruiny. O kurde, co tam się dzieje na górze? Jak tam wejść na... Tędy na górę można wejść? Kurde, no pogięło już tą grę całkiem.
Jeszcze się dałam podpalić. Ej, zaraz, myśmy tam nie biegali po drugiej stronie. Nie. A może? Nie, chyba nie, nie wiem. Nie wiem, bo ta gra mnie zadziwia swoją wielkością. Cieniostwory widzę, dobrze. Może być cieniostwór. Tam coś jest też. Zaraz będziemy mieli kolejny poziom. Jakby ktoś z was jeszcze tego nie zauważył. Bardzo mi się podobają te cieniostwory tutaj właśnie jakby pustynne. O matko święta, ten to nawet wstać nie zdążył. Ale tu itemsów jakichś jest ciekawych dużo. No chodź. Dobra. Już widziałam czarną perłę na przykład i akwamaryn. No, dużo tych rzeczy. Trochę pustych butelek też było. Tutaj się da wejść, bo widać. O matko bosko. Wywaliło mnie z kapci. Tutaj na bank może być coś schowane, skoro takie są półeczki skalne. Gorzej, że moja postać nie chce tutaj wchodzić za bardzo. No chłopie, proszę cię. No, dziękuję. A tu się okaże zaraz, że tu nic nie ma. No i nie ma, no i kurde, nie ma. Możemy sobie tam przeskoczyć, tylko bardzo mi się oberwie. No i po cholerę ja tu wlazłam. Ale będzie zaraz placek, no, jak nie wiem. O kurde, ale bym tam... No dobra, no cholera jasna, trudno. Będziemy walić takie placuchy. Na szczęście akrobatyka jest. W sumie, jak będziesz, to pełnia życia. Kolejna. Wiecie co, jestem bardzo ciekawa, gdzie my jesteśmy na mapie. Także odpalimy sobie mapę. Mapa, tarara, przełęczy Isztar w sumie, może gdzieś? No, dobra. Okej, już rozumiem, jak to jest. To jest ten most, Kanion Lwów. Aha, przełęcz Isztar, tam są ruiny. Dobra, no jakby okej. A tutaj było to na golemów, więc zmieńmy broń. Ale zaraz będziemy mieli znowu kolejny poziom, nie? Cudne to jest, 76%, a na tych golemach już się pewnie wbije większa część. Ale was tu jest dużo. Ciekawe, co w tym kufrze się znajduje. Dobra, piaskowy golemie. Okej, ładnie, jak tak zejdzie na hitka. To jest piękne. Jest jakiś szkielet. Kurde, aż mi kryt nie chciał wchodzić, widzieliście? Co ciekawe, tamte mnie nie zauważyły jeszcze przed chwilą. Okej, ładnie. Zaraz zobaczymy, co się tutaj znajduje. Okej, pięknie. No i zobaczmy. Puste butelki, ale może kuferek kryje coś fajniejszego. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, i tyle? Ty to... 50 bryłek żelaza. No jakby spoko, ale co ma mi to dać? Trochę useless shit. Troszkę jednak takie to było useless, bym powiedziała. No, jak zwykle placuch 100 HP. Poszło w tyłek. Dobra, teraz ten... Nie, nie będę się przecież tym biła z ognistym jaszczurem. Szanujmy się. No i dobrze. To wygląda jak przełęcz, już taka typowa, a tu są ruiny.
O kurde, i piękne miejsce, nie powiem. Do Amarny i do Ugaru. Okej. Okay. Ciekawi mnie, kogo my tutaj mamy. Boję się trochę podchodzić w tej zbroi, bo... Nie wiem, czy dostanę w ciry? Zorab. Siema. Witam, ja. Czego chcesz? Nie mam ochoty z każdym gadać. Chciałem się tylko czegoś dowiedzieć. To do wojowników, jeśli chcesz coś wiedzieć. A jeśli oni nie będą mogli ci pomóc, to pytaj Kabira. Kabir. A kto to jest? Główny zwierzchnik na przełęczy. Otrzymuje rozkazy bezpośrednio od Tartarona. Kim jesteś? A dlaczego to cię interesuje, co? No, dlatego, że jesteś taki życzliwy i miły człowiek. Ej, drwisz sobie ze mnie. Ależ skąd? W takim razie masz szczęście, ponieważ nikomu nie pozwalam nabijać się ze mnie. To powiesz mi w końcu, kim jesteś. No dobrze. Jeśli ci tak na tym zależy. Jestem Zorab. Wcześniej byłem jednym z łowców niewolników w Amarnie. To twierdza niedaleko stąd. A teraz odpowiadam za zaopatrzenie garnizonu na przełęczy. Więc jesteś kupcem. Kupcem? Nie. Skąd ci to przyszło do głowy? Niczego nie sprzedaję i niczego nie kupuję. To wszystko działa zupełnie inaczej. Kassan, komendant garnizonu w Amarnie, kupuje towary u Karimy. To jedyny kupiec w Amarnie, u którego można kupić jedzenie. I potem Hassan odsyła towary do mnie, żebym mógł je umieścić w swoim magazynie. Następnie przygotowuje jedzenie i każdego dnia rozdaje je wojownikom. To wszystko. Aha, więc jesteś tu tylko kucharzem. Tak, jestem kucharzem, a co? Masz coś przeciwko temu? Ja, coś? Nie, wcale nie. Wręcz przeciwnie. No to co, będziesz miał dla mnie miseczkę zupy? Nie. Hassan miłe urwie, jeśli zacznę karmić każdego włóczęgę, co tutaj przylezie. Więc spadaj. Przysyła mnie Kerim. Mam od ciebie zabrać 4 skrzynie. Ach tak. No dobrze. To wszystko. Tak. Daj mi klucze od domu i od piwnicy. Nie ma mowy. Możesz dostać klucz od piwnicy, ponieważ tam są rzeczy Karimy. I nie obchodzi mnie, jeśli coś stamtąd zniknie. A w górnej części mieszkalnej przechowuję swoje własne rzeczy, więc nie dostaniesz klucza od domu. Doskonale, Mondralo. I jak, według ciebie, mam się dostać do piwnicy? Pod kopem. Radzę znaleźć kilka kretoszczurów. Z nimi pójdzie ci szybciej. Dość tych bzdur. Dawaj tu skrzynię. Spokojnie. Wpuszczę cię do domu, ale pójdę razem z tobą. I trzymaj łapy przy sobie. Inaczej zobaczysz, co będzie. Kończ gadanie i dawaj klucz od piwnicy. No dobrze. Oto on. Czy mogę wreszcie dostać się do domu? Tak. Ale trzymaj łapy przy sobie, jasne. Chodź wreszcie. Ser Zoraba, woda Zoraba, Jezus, wszystko jest podpisane jego imieniem. Bekon Zoraba, okej. Okay. Skrzyneczki potrzebuję. Towary z Isztar. Mamy 4 skrzynie. To wszystko. Teraz spadaj, zanim cię tu zamknę. No dobra, gościu. Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. A co ci tak ciężko zrozumieć? Jak to się stało, że łowca niewolników został kucharzem? To wygląda na upadek z drabiny kariery. Upadek. Ja ci zaraz zrobię upadek. Szybko przestaniesz być bezczelny. Nie strugaj tu bohatera. Lepiej powiedz, w czym tkwi przyczyna zmiany twojej profesji. Wyrzuty sumienia, osobisty kryzys, czy po prostu zmęczyło cię bieganie za niewolnikami? Wyrzuty sumienia, kryzys osobisty, zmęczyło bieganie. Spadaj stąd, jeśli chcesz dożyć do jutra. Daj spokój, koleś. Jaki był powód? To nie twoja sprawa, jasne. No dobrze. Jak chcesz. Chciałem ci tylko pomóc. Naprawdę możesz mi pomóc. Tak. Dokładniej mówiąc, zależy w czym sprawa. Więc co się stało? Zostałem oszukany. Ci cholerni dranie. Niech ich tylko dorwę. O kim mówisz? Sadyk i Hulam, łowcy niewolników z Amarny.
Przez długi czas byliśmy wspólnikami. Podczas gdy ja odwalałem za nich całą robotę, oni po cichu przywłaszczali sobie moją dolę. Ci żałośni oszuści okradli mnie na ponad 1000 sztuk złota. Ale kiedyś odzyskam swoje złoto. Tego możesz być pewny. Nie martw się. Pomogę ci odzyskać złoto. Co? Zrobisz to dla mnie? Oczywiście. Za niewielką prowizję. Powiedzmy. 20% od sumy. Co? 200 sztuk złota. Nie za dużo. Bez hipokryzji. Robota zapewne będzie niebezpieczna. No dobrze, zgoda. Przynieś mi moje złoto, a otrzymasz swoją dolę. Oto twoje złoto. Co? Naprawdę udało ci się wyrwać złoto od tych cwaniaków? Tak. Weź je. O, to wspaniale. Dobrze się spisałeś. Hehe. A co z moją dolą? Jaką dolą? Uzgodniliśmy, że dostanę 200 sztuk złota, jeśli odzyskam dla ciebie złoto. Tak. A dlaczego od razu nie wziąłeś sobie 200 sztuk złota z tej sumy? No, ja. To wszystko. Sam sobie jesteś winny, chłopcze. Co w ręce Zoraba wpadło, to i przepadło. Ha ha ha. Ej, ten numer ci nie przejdzie. Dawaj moją dolę, albo. Albo co? Masz świadków, którzy potwierdzą naszą umowę? Prawdopodobnie nie, hehehe. A jeśli planujesz zaatakować mnie, to zapomnij o tym. Gdy to zrobisz, będziesz miał do czynienia ze strażą. Zrozumiałeś? Ach ty podły, chciwy i żałosny oszuście. Tak, tak. Możesz mnie lżyć ile chcesz. To mi nie przeszkadza. Zapłaciłeś przecież za to. Hehehe. Ach ty oszuście, ty parszywy draniu. No i co z tego? I co masz zamiar z tym zrobić? Mogę się tylko śmiać z ciebie, haha. No i dobra, ja i tak nie potrzebuję tego złota. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje w okolicy. Tu jest jakaś wieżyczka. Dawno nie widzieliśmy stałych roślin, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, fajnie. Tu jest przejście do Isztar, bo już widać. Zobaczmy, tutaj jest jakiś obóz. Tu jest skóra pod ziemią. Tu jest Kabir. Ty tu dowodzisz. Tak. Tu, na przełęczy, ze wszystkimi sprawami masz się zwracać do mnie. Jestem Kabir. Czego chcesz? Jestem tu od niedawna i chciałbym ci zadać kilka pytań. No tak. Więc pytaj. Co cię interesuje? O, ma kamień teleportacyjny. Cudownie. Co się znajduje po tej stronie przełęczy? No, tu rozmieszczone są trzy miasta. Pierwszym miastem jest twierdza Amarna i znajduje się niedaleko stąd. Amarna odpowiada za ochronę i bezpieczeństwo na przełęczy. Dlatego większość moich ludzi jest właśnie stamtąd. Następnie, w dolinie, znajduje się miasto Ashdod. Przed wojną z Myrtaną był bardzo znany ze świątyni Beliara. Obecnie Ashdod jest tylko miejscem spotkań myśliwych i zbieraczy artefaktów. Oprócz tego, tu znajduje się wielki ośrodek handlowy Ugar, w którym rezyduje Tartaron. Tam możesz znaleźć wszystkie towary, spotykane na rynkach Ishtar, Bakareszu lub Morasal. Koniecznie odwiedź to miasto. Ugar znajduje się na wzgórzu, po drugiej stronie górskiego płaskowyżu. Jest też strażnica, która kontroluje szlak handlowy do Doliny Ashdod. To wieża strażnicza wojowników Beliara, której dowodzi Malik. Nie ma tam wiele do oglądania. Najwyżej paru koczowników, gnijących w tamtejszym lochu. Okej, okay, dostać do wieży strażniczej. To jest chyba jedyne moje pytanie. Mogę przejść przez przełęcz? Nie, nie możesz. Chyba, że masz klucz. Co to za klucz? Klucz, otwierający drzwi na przełęcz. Ale nie widzę w drzwiach dziurki od klucza. Jak zatem mogę użyć klucza? Jest to specjalny klucz, który nie wymaga dziurki od klucza. Ale zdaje się, nie rozumiesz, o czym mówię. No cóż, na to wygląda. Tartaron, władca Ugaru, daje taki klucz tylko swoim posłańcom. A jak inaczej można się dostać do Ishtar i pozostałej części Arantu? Drogą morską. Idź na wybrzeże, weź łódź i ruszaj. Znakomity pomysł. Dziwne, że sam na to nie wpadłem. Właśnie. Dlaczego przełęcz jest zamknięta? A dlaczego tym się interesujesz? Zwykła ciekawość. No dobrze. Tartaron nie chce tu obcych, ponieważ mogą szpiegować dla wroga. A co? Tartaron ma jakieś tajne plany. Najwyraźniej, tak.
ale szczegółów nikt nie zna. Ale na pewno ma to związek z przybyciem orków. A co orkowie robią w Arandzie? Szukają potężnych artefaktów pradawnego ludu. I gdzie ich można szukać? W Dolinie Ashdodu. Pradawna piramida Tadmoru wciąż kryje wiele sekretów. Tam orkowie zajmują się poszukiwaniami. Jak wygląda sytuacja? A jak może wyglądać? Jest niebezpiecznie. Jeśli chcesz poznać najnowsze wiadomości, porozmawiaj z moimi ludźmi. Dobra, no to chyba już nie będziemy z Kabilem na razie więcej gadać. Zobaczymy, kto jeszcze tutaj jest. Jak na razie, no to widzę samych elitarnych wojowników i w sumie nikogo więcej. Nie mów, że o tym nie wiesz. No dobra, no nie widzę nikogo, kto by miał imię, ale tutaj mamy ruiny, więc możemy się jeszcze po nich rozejrzeć. Widzę, że są dosyć rozległe. A najgorsze jest to, że nic w nich nie ma. Trochę słabo, nawet żadnej tabliczki, kurde, kamiennej. O, wreszcie coś znalazłam. Jest kamienna tablica łuczników, cudownie. I tak nie umiem tego czytać, ale dzięki. No i co, i tutaj coś będzie? No są pojedynczy przeciwnicy. W sumie spoko, expik. Czyli w sumie ta przełęcz taka dosyć łysa. Gdzieś czytałam jakiś komentarz, albo to było na jakiejś solucji, albo u siebie gdzieś pod jakimś filmem, że właśnie widać przy okolicy przełęczy, że twórcy nie mieli za bardzo pomysłu i po prostu walnęli to tak na odwal się i szczerze po tej przełęczy to widać, no bo co to jest? To ma być przełęcz? Parę jakichś ruin z dupy, parę jakichś panter przypieprzonych gdzieś tutaj na jakimś cyplu, płaskowyżu, nie wiem czym. Trochę słabo to wygląda. Dobra, ale mamy towary dla Karima. Także możemy spróbować, myślę, do Amarny się dostać i oddać to. Witam cię, Karimie. Hej, ty. Ej, no co jest? No przecież mam to. Dla ciebie. Aha, ja mam to poroznosić po ludziach. No tak, jak ja nie myślę. Balazar z Amarny, no nie mam dostępu. Iskra w Ugarze, dowódca Malik i kowal Ortega. O Jezu, dobra, nie. A mogę ci dać rudę? Nie. Czyli my nawet zadań tutaj nie ruszymy? W tym miejscu? Co jest? Bez sensu. Hassan, co ja mogę zrobić? Reputacja? No reputacja leży, dom Zoraba. Dobra, okej, nielegalny handel. No to wiemy, fajnie, super. Ale useless to jest. No to zostaje mi tylko wrócić chyba do Ugaru, bo tutaj nic nie ugramy w tym miejscu dosłownie. Zostaje nam Ugar i zadania tylko stamtąd. Ewentualnie chodzenie po innych obszarach. W sumie moglibyśmy się przenieść do wieży szkieletów. Tu był Aslan i tutaj gdzieś po drodze było obozowisko tych. Nie wiem, czy to było tu, czy gdzie. Tutaj chyba przy tym. Właśnie tu jest namiot. Ej, no co jest? Tu się porespili przeciwnicy. Powaliło kogoś coś chyba. Nie no, bo chodzi mi o to, że tutaj jest ten cały tabor też, nie? Jest to obozowisko i myślę, że możemy już tutaj coś ugrać w tym miejscu. Też w ogóle wydaje mi się, że tutaj nie spacerowaliśmy po tej okolicy, bo było nam zbyt gorąco. Tak w sumie żeśmy przebiegli głównie. Chyba mi się dobrze kojarzy. Także możemy tutaj jeszcze na tym kawałku terenu się rozejrzeć. Dzień dobry. Łowcy lwów. Siema, tabor. Wielki szacunek. Jesteście dość odważni. Tak uważasz? Oczywiście. Rozbiliście obóz w pobliżu legowiska lwów.
To dość niebezpieczne. A może znudziło się wam życie? Dość życia. Do cholery. Kilka lwów nie jest w stanie przestraszyć Tabora. Nazywasz się Tabor. Ja jestem Roland. Co tutaj robicie? Polujemy na lwy, cóż innego. Chyba jeszcze o mnie nie słyszałeś. Szczerze mówiąc, nie. No wiesz. Jestem Tabor, wielki łowca lwów z Arantu. Nic ci to nie mówi. Nie, wcale nie. Jak to? No dobrze. Ale teraz już wiesz, kim jestem i co tu robimy. Na Beliara. To mi się jeszcze nigdy nie przytrafiło. Czy mogę coś dla was zrobić? Skoro o to pytasz. Może coś się znajdzie. Co to za sprawa? Nasz prowiant się kończy. Potrzebujemy co najmniej 3 beczki wody, 5 worków mąki i 12 kawałków mięsa. Czy dobrze usłyszałem? Mięso. Owszem, także i mięso, chociaż tu pełno lwów. Ale szczerze mówiąc, mięso lwa jest dla nas trochę za twarde. Dlatego udaj się do rzeźnika Tarrasa w Ugarze i kup pieczone mięso kozie. A skoro już do niego zajrzysz, to przynieś nam także 5 sztuk koziego sera. Ale żadnych nadpoczętych kawałków. No i mógłbyś przynieść nieco koziego mleka. Powiedzmy, że 5 wiaderek. To powinno kosztować mniej więcej 950 sztuk złota. Kiedy nam to przyniesiesz, dam ci wtedy 1100 sztuk złota za towar. Postaraj się to wszystko kupić jak najtaniej, wtedy więcej złota ci zostanie. I nie przynoś tego na raty, tylko od razu całość. Jasne. Ej, no dobra, spoko. Jakby kolejne zadanko, nie? Zobaczmy. Okej, tu jest więcej lwów. Ja sobie chętnie się z nimi zaprzyjaźnię, oczywiście. Także już mamy kolejny poziom. Pięknie. Który to już? 79. No to zajebiście. Fajowo. Nie no. Część terenów naprawdę fajnie wygląda, ale widać, że na przełęczy to twórcy popełnili jakieś błędy, kurde. Zresztą to nie jest jedyne takie miejsce. Podobno w tej grze. Tam chyba byłam, bo tam jest Ugar tak jakby. Dobra, no to tutaj jeszcze zobaczymy, co jest po tej stronie. Jest więcej lwów, dobra. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaraz przeniesiemy się do właśnie do Ugaru, żeby kupić te rzeczy. No i trzeba będzie do Sancheza skoczyć po mąkę. Jakbym wiedziała, to bym kupiła na zapas, nie? No ale to wiadomo, jak to jest. To jest, jakbym wiedział, że się potknę, to już bym się położył, nie? No. Proste. No i dobra, myśmy biegli tędy, nie? Tutaj były te aligatory, które się zrespiły zresztą, przynajmniej jeden. Ewentualnie go nie zabiłam, bo chyba było tutaj dosyć ciemno i chyba po prostu sobie dałam spokój. No, już pamiętam, jak to było. Także przy okazji sobie zrobimy to. Dobra, no to tepnijmy się w takim razie do Sancheza najpierw, czyli do Amarny. Do Amarny. Po 5 worków mąki. I potem się do Ugaru tepniemy po inne rzeczy, nie? Dzień dobry, witam serdecznie. Sanchez, jesteś tutaj? Jesteś. Pokaż towary. 5 worków mąki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 worków. I teraz mamy Ugar. Zarąbiście. I to miał ten gościu, który miał tutaj te owieczki. Tutaj były owieczki, a tu był typo. Tarras. I teraz zobaczmy, co oni chcieli ode mnie. Potrzebuję 3 beczki wody. Wodę to ja mam. Także od rzeźnika Tarrasa z Ugaru mam mu przynieść 12 smażonych kawałków koziego mięsa. To zacznijmy od tego koziego mięsa. Pieczony kozi udziec, 12 kawałków, czyli powinno mu zostać 28. To jest 12 kawałków.
5 kawałków koziego sera i 5 wiaderek koziego mięsa. Dobra. Nie mięsa, tylko tego. Sera. Tam było 5 raz. 5 i kozie mleko też 5. Puste wiaderko po kozim mleku. A z jakiej racji? Dobra, no wydaje mi się, że chyba... Chyba już mam wszystko dla tych panów. Także... obóz, obłok Aslana to było. Wieża szkieletów. Nie, ale ja do Aslana to ja nie chcę iść na razie. Do łowców lwów idziemy. Chociaż zaraz się tam i tak pewnie jeszcze wrócę, żeby trochę pozwiedzać. Bo wcześniej jak biegliśmy, no to była ciemnica, nie? Już o tym wspominałam. Hej, ty. Wystarałem się o wasz prowiant. Bardzo dobrze. Przyniosłeś wszystko. Tak, mam wszystko ze sobą. Więc daj to wszystko tutaj. Lepiej. Co z moim złotem? Uczciwie na nie zapracowałeś. Oto twoja zapłata. Trzeba uważać na to. Może masz ochotę zarobić jeszcze złota, znacznie więcej złota. Dlaczego by nie? Co miałbym zrobić? Cóż, tylko nie mam pewności, czy do tego się nadajesz. Po prostu powiem, co trzeba zrobić. Cóż, w tym sezonie łowieckim planowałem zdobyć bardzo dużo skór. Ale sami nie jesteśmy w stanie zdobyć takiej ilości. Naprawdę. Jeśli zgodzisz się nam pomóc, to za każdą skórę, którą nam przyniesiesz, dam ci dobrą cenę. Lepiej uważaj. W każdym razie otrzymasz więcej niż u zwykłego kupca. No i co powiesz? Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Zajmę się wami. Ile skór potrzeba? Brawo, to słuszna decyzja. Jednak jesteś właściwym człowiekiem. Przynieś mi, powiedzmy, 12 lwich skór. Jeśli spotkasz Aslana, to zostaw go w spokoju. Będzie jeszcze więcej. Aslan. Czy to także lew? Tak. I to jeszcze ja. Dlaczego dowiaduję się o tym? Ogólnie, to z powodu niego tutaj przybyłem. Ma tu gdzieś swoje legowisko. Kto ci to powiedział? Ale jak dotąd nie udało mi się go znaleźć. To stary samotnik, który unika życia w stadzie. Kiedy wykonasz swoje zadanie, wtedy powiem ci więcej o Aslanie. Do tego czasu zostawisz go w spokoju, jasne. Jasne. Więc mam ci przynieść 12 lwich skór. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero? Tak, ale byłoby jeszcze lepiej, gdybyś dodatkowo przyniósł mi 6 skór pantery. To przecież oczywiste. Wtedy w pełni będę mógł się skoncentrować na Aslanie. Skóry pantery. A gdzie mogę je znaleźć? No cóż, też tego nie wiem. Wiem tylko to, że niektóre są w tej części Arandy. Pantery są tak samo samotnikami, jak Aslan. Rzadko zdarza się, aby spotkać je w grupie. Myślę, że kilka z nich znajdziesz w pobliżu tej oazy. Niektóre problemy rozwiązują się same. Mam wszystkie skóry, które chciałeś. Naprawdę. 6 skór panter i 12 lwich skór. Tak. Nie chcę o tym słuchać. Ale chcesz mi za nie zapłacić? Dam ci 200 sztuk złota za każdą skórę. Ja bym tego... A więc w sumie 2800 sztuk złota za te wszystkie zamówione skóry. Brzmi dobrze. Będzie jeszcze więcej. No to niech płynie do mnie ta struga złota. Trzymaj złoto. Wszystko tylko po głos. Witaj. Co teraz z Aslanem? Ach, to przecież widzę, że spodobało ci się polowanie na lwy. To całkiem możliwe. Więc co z Aslanem? Może być tak dalej. Według mnie, Aslan to najsilniejszy lew widziany w Arancie. Jego uderzenie łapą zabiło już wielu myśliwych. Jest samotnikiem, bardzo często oddziela się od innych lwów. Wszystko tylko po głos. Pokonanie Aslana jest moim głównym celem. Jeśli go odnajdziesz, od razu przychodź do mnie. Nie o to pytać. Zostaw go w spokoju i nie próbuj go zabić. Chcę go sam pokonać, rozumiesz? Ja sam. Tak, zrozumiałem. Jeśli pomożesz mi go znaleźć, dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Hej, ty. Naprawdę sądzisz? Sądzę, że wiem, gdzie znajduje się Aslan. Co? Wiesz, gdzie on jest? Nie chcę o tym słuchać. Tak. Ten ogromny lew ukrywa się wśród ruin na końcu oazy. Niektóre problemy tak, to musi być on. To na co czekasz, prowadź mnie do niego. Jedną chwileczkę, nic się w związku z tym nie zmieni. A co z moim wynagrodzeniem? Złoto dostaniesz po tym, jak upoluję Aslana. Więc prowadź szybciej. No dobrze, chodźmy. Dobra, to zdejmiemy sobie pierścień prędkości. Żeby tutaj nie latać tak bardzo. Chodź ze mną, gościu. Mam nadzieję, że się nie zaciąłeś na namiocie, bo by było naprawdę słabo. No i dobra, co prawda zaczyna się nam robić ciemno, ale Aslana jeszcze zdążymy utłuc. Gościu trochę wolno biegnie.
No ale dobrze, to nie mój problem. Idziesz ze mną? Idziesz. Ja po prostu mam wrażenie, że on jest w szoku. I tyle. Dzień dobry. Lew jest tam, w środku. Tak, to naprawdę Aslan. Doskonale. Teraz już mi nie ucieknie. Lepiej schowaj się za jakim kamieniem i obserwuj walkę z daleka. Ponieważ w ferworze walki, niczego nie mogę zagwarantować, hehehe. No ale mordo, on mnie bije, no. Aslan nie żyje. To już po wszystkim. Niezupełnie. Jestem zbyt podekscytowany, aby zdjąć ci z niego skórę. Zdejmij dla mnie z niego skórę. I wtedy otrzymasz swoje wynagrodzenie. No, dobrze. Zrobię to. Chwila. Daj mi wreszcie tę skórę. Dobrze, oto skóra Aslana. Bardzo dobrze. Oto twoje złoto. Wracam do obozu. Trzeba uczcić takie udane polowanie. Mi tam ta skóra w sumie mało potrzebna jest. Także w sumie może być. Dobra, prześpimy się. Do rana, żeby nie było ciemno na odcineczku. I zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj ominęłam ciekawego na przykład. W tym miejscu, bo niestety muszę przyznać, że nie pamiętam. Jednak jak biegaliśmy tutaj w nocy, no to ciężko może być coś zauważyć. Tutaj przy tej wieżyczce byliśmy. Tu wszystko obgrabione. Tutaj mamy ścieżkę. Możemy się troszeczkę wrócić. Co prawda nie wiem, czy warto, bo... A no tak, przecież tutaj mamy tą wieżę tych... do wieży wojowników. To idziemy. To idziemy, bo oni też są tutaj ważni. Także możemy tam rozpocząć teraz nowe wątki. Mamy już też odpowiedni pancerz, więc nie powinni mnie atakować. Pytanie tylko, jak się tam dostać do... Co tam się stało? Jakiś przeciwnik spadł. Ej, a co to jest, przepraszam? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, okay, jakieś drzwi. No dobra. Mamy gryfa. Dobranoc. Ja rozumiem, że ja tam jakoś zejdę, tak? Do tej wieży. Mam nadzieję, bo... Jeżeli ominęłam jakieś przejście, to trochę słabo. No w sumie nie wiem za bardzo, gdzie my idziemy. To wygląda, jakby to była ślepa jakaś uliczka. Tam jest most jakiś. Ojej, zaraz spadnę gdzieś. O, tutaj coś mamy. Okej, powinienem tu przyjść później. A czy ja tutaj nie byłam w tej okolicy? Możliwe. Jezu, zaraz spadnę. Ale będzie zaraz dyntka. No nie przeżyjemy tego. Albo i przeżyjemy... Co? Gdzie jestem? Nie ta mapa, kurde. Katakumb aż do Diokolice to było? Nie. Dolina Tadmoru. Pole bitwy. A jak tam legitnie zejść? Znaczy w sumie tędy jest dosyć chyba... Czy tam są rdesty polne? Dobra, no zejdę sobie tędy. Tyle. Zobaczymy, co tutaj się dzieje w ogóle. Tu można wejść na ten most. Tutaj są gryfy. No dobra. No ale trafiaj w tego gryfa, no. Thank you.
Proszę umierać. O matko, moje uszy. Ktoś popłynął, kurde, z tymi gryfami, tak samo jak już bywało z innymi, wiecie, stworzeniami, nie? Co tutaj mamy? O matulu! Ja znowu jestem gdzieś, cholera jasna, gdzie nie powinnam, łażę. Tutaj sztandary poprzewracane. Tam można wejść na górę. Ja nie wiem, czy tutaj powinnam być w ogóle. Tam jest obozowisko bandytów w sumie. No tam żeśmy byli. Ale tam można też wejść... Jezus kochany, kto to projektował, no? Kto to projektował? Tam byśmy się mogli dostać. Ale mnie bardziej ciekawi, bo tutaj były dwa wejścia na górę. Jedno było tam i chyba mnie bardziej interesowało tutaj, o, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje w ogóle. Tu są pantery, pewnie do zadania je tutaj zostawili. Bardzo możliwe. Zaraz powinnam kończyć odcinek w sumie. Okej. Golem jarze, zadymiarze, dobra. No to... Tam się bulwersuje na mnie coś. Ten golem spadnie zaraz chyba. Albo i nie. Tu jest znowu jakiś most. Cholera jasna. Nie wiem, gdzie ja znowu chodzę. Ten warant jest za duży. Za duży, za dużo pięter, wszystkiego. Jak już chcieli coś takiego robić, to powinien być płaski ten warant. A nie, że on ma, wiecie, tyle właśnie miejsc jakichś... wchodzenia. Tutaj coś jest znowu. Dobra. Kolejny jakiś kufer. Jeszcze wyżej można wejść. Okej, okay, otwieramy. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Raz, dwa, trzy, prawo. 20 nieuszlifowanych ametystów. A po cholerę mi to jest? Nie wiem. Wyżej? Tu mnie gra wypchnie stąd pewnie. Do wieży... Co? To tutaj... O matko bosko. To tu jest ta wieża, tak? No bez jaj. No tak, to jest tutaj, kurde, na jakimś podwyższeniu. Przez pole bitwy trzeba było aż przejść. No, poryło tą grę. No ale dobrze, kolejna miejscówka, będzie kolejny teleport. Także przynajmniej tyle. Tak, jakby to też jest jakiś plus. Mogę tą krwiopicę... Chyba nie mogę. Chyba się zepsuła trochę. No trudno. Tam ktoś stoi. Pytanie, czy ja mogę sobie przy nim, wiecie, ukazać się jakby normalną tą? Kto to jest? Koczownicy! Dzień dobry! Witam serdecznie. Tylko, że jak ja to zdejmę, to dostanę wylewu pewnie. Jak tam? Upał? Nie, bo pada deszcz. Dobrze, dzień dobry, panie koczownik. Koczownik. Dobra, okej, może być. Co prawda tutaj chyba nie kupimy. Okej, tam się coś dzieje.
Amir tutaj jest i tu się dzieją jakieś cuda. No ale dobra, okej. Okay. Tu się rzeczy pod teksturami schowały. Koczownik. Haram. Pomogę im trochę, bo... Czyli jest Haram i jest Amir do pogadania. No i dobrze. Czyli jest więcej obozów koczowników faktycznie niż tylko jeden. To nie jest obóz Sajda. Obóz Sajda jest prawdopodobnie tam, gdzie pisze koczownicy na mapie. No, a tutaj mamy już tą wieżę strażników Beliara. Dobra. To zrobimy tak. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten odcinek i w kolejnym zaczniemy od rozmowy tutaj z koczownikami. Zobaczymy, co oni mają do zaoferowania. No i spróbujemy dostać się do wieży strażników Beliara, bo tam powinien też być dla nas teleporter, więc to nam powinno bardzo ułatwić życie. Też, żeby się tutaj dostać i będą tam też kolejne zadania. No bo w Amarnie nie możemy za dużo zrobić, a w Ugarze tak naprawdę mamy do pociągnięcia tylko wątek fabularny. Także na razie możemy sobie to po prostu darować. Nie przedłużam już, bo ten odcinek i tak trwa zbyt długo. Także dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się, do kolejnych odcinków i cześć!